Jestem bardzo stały w uczuciach, bo przypomnę, że ja opuściłem pokład TCH jako ostatni, a wcześniej jakby odbyła się rozmowa między właścicielem TCH Components, Tomkiem Chlebowskim, a Johnem Tu, który właścicielem Kingstona, który powiedział do Tomka tak, takie słowa. Tomek powiedział: bardzo cię przepraszam, straciłeś właśnie, jakby nie mam, jestem ci winien 500 tysięcy dolarów, 550 chyba w tamtych czasach, w 2000 roku i nie mam tych pieniędzy. Na co John odpowiedział: nie wygłupiaj się, Tomek, nie jesteś mi nic winien i jak ja mogę ci pomóc? Zrobiłeś mi, zbudowałeś mi biznes w Polsce, zrobiliśmy duże pieniądze w Polsce, zbudowaliśmy, mamy pozycję rynkową, to ja jestem twoim dłużnikiem. Jak mogę ci pomóc? Jak ja mogę ci pomóc? Nie jesteś mi winien już tych pieniędzy. Mówi, daj mi tylko Pawła. Paweł będzie pracował dla mnie i będzie mi rozwijał biznes tutaj w Polsce i z czasem w nowym regionie. Więc kto wie, co by było, gdyby TCH Components trwało dalej, tak? Od tamtej pory pracuję dla Kingstona. No i ta moja stałość w uczuciach spowodowała, że już jestem nieatrakcyjny dla headhunterów, bo już dawno powiedziałem im, że mam takie bariery wyjścia, że nie interesują mnie jakieś propozycje pracy. Nie dlatego, żebym był zaślepiony, po prostu wiem co robię, wiem dla kogo to robię i wiem, mam z tego ciągle bardzo dużo satysfakcji. Gdybym tę satysfakcję i taką zwykłą radość utracił i kiedyś stanął przed lustrem, powiedział, co ja tu jeszcze robię, albo miałbym problem z motywacją i przestałoby mi się chcieć, to wtedy mógłbym się zastanawiać, tak, nad następnymi decyzjami, nad jakimś następnym krokiem. Ale ponieważ nie mam żadnych wątpliwości, że to, co robię, jest dobre tak dla mnie i pozwala mi się rozwijać dalej jako moja osoba, ale także jest dobre dla mojej organizacji, dla której pracuję, dla Kingstona. Z czasem udało mi się zbudować wspaniały zespół. Mam 8 osób rozsianych po regionie, ulokowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i takim teamem dzisiaj robimy bardzo duży biznes, warty około 150 milionów dolarów i to jest jakaś konkretna kontrybucja dla Kingstona, który w tym roku powinien osiągnąć około 4,5 miliarda dolarów obrotu, więc powiedzmy małe 3% pochodzi z regionu takiego jak Europa Środkowo-Wschodnia. No tak, ale ponieważ ta część, wizja czy historia dnia wczorajszego tak dramatycznie zakończyła, proszę powiedzieć jeszcze parę jakieś takie anegdoty z tamtych czasów, bo pewnie śmieszne sytuacje też bywały. No oczywiście, że bywały śmieszne sytuacje, bywały imprezy, na których spotykała się cała branża, bywały regaty w Mikołajkach, na których poważni panowie prezesi w czasie regat albo po godzinach można było zobaczyć ich taką już troszeczkę taką prawdziwą twarz, lżejszą już jako bez tego takiego poważnego tonu i bez czasami takiego zadęcia. Bywało wiele takich sytuacji, które człowiek będzie zawsze, które będę zawsze wspominał. I nie powiedziałbym o jakimś dramacie. Dla mnie to był po prostu następny krok. Dla mnie to przejście między... Rzeczywiście dramatycznie zakończyła się moja przygoda z TCH Components, ale no widocznie tak musiało być. Później przejście do Kingstona otworzyło mi nowy rozdział. Zawsze będę pamiętał ten czas, który spędziłem w TCH i było, to był też czas mojej młodości, więc zawsze siłą rzeczy kojarzymy ten czas, wydaje się dla nas specjalny, jakiś taki radosny, pełen energii. Ale i dzisiaj, chociaż mam 40 lat już na karku, właśnie skończyłem, uważam, że ciągle sercem, duchem mam jeszcze takie pokłady energii, że nie traktuję tego jako początek emerytury.